Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica, Dariusz Pogorzelski. Witam Państwa i zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Zaproszenie do naszego programu dzisiejszego wieczoru przyjął poseł Michał Dworczyk, Prawo i Sprawiedliwość. Witam, Szczęść Boże, Panie Pośle. Dobry wieczór, Szczęść Boże. Panie Pośle, Prawo i Sprawiedliwość w sprawie sejmowego protestu rozłożyło opozycję na łopatki? W tych kategoriach nie chciałbym rozpatrywać tej sytuacji, bez wątpienia... Ponieśli porażkę, wszyscy, cały parlament traci resztki szacunku. Wskazują na to wyraźnie badania opinii publicznej. Sejm nigdy się niestety nie cieszył, czy w ostatnich latach nie cieszył się zbyt dużym szacunkiem, a to, czego byliśmy świadkami przez ostatnie tygodnie całkowicie kompromitujące sytuacje jakieś śpiewy w sali plenarnej, robienie sobie selfie, no jakieś cyrki, mówiąc kolokwialnie to myślę, że resztki tego autorytetu gdzieś um, jeszcze ko do końca deprecjonuje Ale naszą pracę. Opozycja selfie robiła opozycja, no, tak, opozycja. Natomiast niestety nie panie redaktorze zgoda, natomiast niestety Odbija się to na całym parlamencie. I dlatego jest mi przykro, bo byłbym nieszczery, gdybym mówił, że żałuję, że Platforma się kompromituje. Bo nie, jeśli zasłużyli, to niech się kompromitują. Natomiast to odbija się na całym parlamencie. Ale. To, co nas cieszy jako posłów prawa i sprawiedliwości, że Polacy nie dali się oszukać, nie dali się oszukać tej kłamliwej narracji Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej i oceniają jednoznacznie negatywnie to, co robiła e, to opozycja totalna w ostatnich tygodniach. I dostrzegają, że Prawo i Sprawiedliwość chciało wyjść z tej sytuacji, wyciągało rękę do zgody, no ale ta ręka ale została. Z też, Panie Pośle, trzeba pamiętać, że i Prawo i Sprawiedliwość no, też miało swój udział w tym zamieszaniu, mianowicie pomysł w ogóle e, zmiany organizacji pracy dziennikarzy w Sejmie był pomysłem fatalnym. I od tego się tak naprawdę wszystko zaczęło. Panie redaktorze, tylko ten, który nic nie robi, nie popełnia błędów. I my możemy mówić o błędach w komunikacji, w informowaniu o tym, jakie są intencje i rzeczywiste e, zamiary działań, które były podejmowane. I myślę, że z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku mediów. Chcieliśmy pewne rzeczy, my, no, właściwie kancelaria Sejmu chciała pewne rzeczy uporządkować, ale broń Boże, nie ograniczać dostępu e, mediów do Sejmu. Ja mogę podać e, sytuację, w której byłem świat. Gdzie dziennikarka została przewrócona, dlatego że media rzuciły się na jakiegoś polityka, wszyscy się cofali, ta dziennikarka była osobą drobną, osobą drobną i operatorzy po prostu ją prze, przewrócili i zdeptali. Więc chodziło o pewne uporządkowanie spraw w parlamencie. A na pewno nie o ograniczanie no, e, jednak możliwości mediów. Panie pośle, te propozycje, które marszałek zaproponował, one ograniczały de facto obecność mediów, bo na przykład nasze kamery telewizji Trwam nie mogłyby wejść. Między innymi w to miejsce, gdzie w tej chwili są stoliki dziennikarskie. No, na szczęście marszałek Kuchciński się z tego wycofał. No, ale to był ten ferment ten... My umiemy przyznać się do jakichś hmm. niedociągnięć i po tym, jak zobaczyliśmy, jak została przez środowiska medialne przede wszystkim przyjęta ta propozycja, wycofaliśmy się z no, niej. Jesteśmy, jest bo... jesteśmy gotowi do dialogu, jesteśmy gotowi do rozmowy. My naprawdę chcemy kompromisu, natomiast. Żeby kompromis zawrzeć, musi być wola z dwóch stron, a niestety ze strony Platformy Obywatelskiej i nowoczesnej tej woli nie było. Przypomnijmy, Grzegorz Schetyna najpierw chciał i uzależniał w ogóle kompromis od spotkania z rozmowy, od spotkania z Jarosławem Kaczyńskim. Jak dwa takie spotkania zostały zorganizowane przez marszałka Karczewskiego, Grzegorz Schetyna nie przyszedł na żadne z nich. Ryszard Petru mówił, że przestaną blokować mównice, jeżeli w Senacie zostaną złożone. Poprawki. Marszałek Karczewski zadeklarował, że senatorowie złożą poprawki. Po kilku godzinach Ryszard Petru się wycofał z tego. To jest dowód na jedno. Opozycja szuka kolejnych pretekstów do robienia awantur, ponieważ nie ma nic do zaproponowania Polakom. Proszę mi podać przykład jednego merytorycznego projektu, który nowoczesna albo Platforma od początku tej kadencji zaproponowała w Sejmie. Projektu, który spowoduje zmianę życia na lepsze Polek i Polaków. Nie było takiego projektu. Natomiast awantur politycznych mieliśmy pod dostępem. Panie pośle, Grzegorz Schwedna mówi, że ten protest nie został zakończony, on został zawieszony. Czego pan się spodziewa 25 czerwca, kiedy będzie wznowienie obrad 34 posiedzenia Sejmu? Jeśli chodzi o 34 posiedzenie Sejmu, mam nadzieję, że będziemy mogli normalnie pracować. Będziemy mogli uchwalić ustawy te, które. Przez ostatni tydzień niestety leżały e, bez głosowań, e, bez procedowania, e, więc liczę, że będziemy normalnie mogli procedować. Natomiast spodziewam się również, że znajdą się to, o czym już mówiłem, kolejne preteksty, które wykorzysta i Platforma i Nowoczesna do tego, żeby wywołać kolejną, się mówiąc kolokwialnie, e, rozróbę. Panie redaktorze, ja e, mam zbyt słabą wyobraźnię, żeby wymyśleć, co może jeszcze e, zrobić parlamentarzysta Platformy. Obywatelskiej. Naprawdę jeszcze kilka tygodni temu nie wyobrażałbym sobie, żeby posłanka mogła śpiewać jakieś głupie, bo inaczej, innego określenia nie da się użyć, głupie, wymyślone piosenki w sali plenarnej. Nie wyobrażałbym sobie, że posłowie robią cyrk z Sejmu. To jest najważniejsze miejsce w państwie. To jest miejsce, w którym zapadają decyzje dotyczące wszystkich Polaków. W związku z tym, ja sobie tego nie wyobrażałbym jeszcze kilka tygodni e, temu. Więc tym... teraz nie chcę myśleć, co, co mhm. może Platforma zrobić. Czy w związku z tym posłowie, którzy uczestniczyli w proteście, blokowali mównicę Sejmową, powinni być ukarani? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, prawo i sprawiedliwość idąc do wyborów i po wyborach konsekwentnie mówi, że wszyscy Polacy wobec prawa są równi, że w Polsce wszyscy powinni mieć takie same szanse, że w Polsce dochód narodowy powinien być dzielony sprawiedliwie. A jeśli traktujemy wszystkich tak samo i mówimy, że osoba, która ukradnie rower, powinna zapłacić grzywne albo pójść do więzienia, jeśli jest recydywistą, no to jeżeli ktoś łamie o wiele Poważniejszy przepis, bo przepis kodeksu karnego, mówiący o tym, że osoba, która dezorganizuje funkcjonowanie organu państwa, jest zagrożona odpowiedzialnością karną i pozbawieniem wolności do lat 10. Więc jeśli ktoś w ten sposób postępuje, nie może pozostawać bezkarny. Czy to będą Decyzje dotyczące finansowych kar, czy to będzie podjęcie tej sprawy prokura przez prokuraturę, tego oczywiście ja nie wiem. To są stosowne organy, które muszą takie decyzje podjąć, prezydium Sejmu, prokuratura. Natomiast uważam, że byłoby bardzo demoralizujące, gdyby te e, wydarzenia pozostały mhm. bez konsekwencji. Czyli rozumiem, że też prawo i sprawiedliwość będzie dożyło do tego, aby e, zwiększyć kary za chociażby taki czyn jak blokada mównicy, bo w tej chwili poseł może być pozbawiony połowy swojego wynagrodzenia za miesiąc do trzech miesięcy, a teraz chodzi o to, żeby nawet do pół roku było zmniejszone wynagrodzenie. To jest jeden z pomysłów. No, ja muszę powiedzieć, że dla mnie to też jest trochę krępujące, że trzeba się uciekać do takich sposobów, prawda? żeby zagrozić odebraniem wynagrodzenia i wtedy może posłowie się będą normalnie zachowywać. Jest to wszystko dosyć infantylne, ale innego wyjścia z tej sytuacji nie ma. A tak jak powiedziałem, gdyby nie było tutaj żadnych konsekwencji, to byłoby demoralizujące i to by zachęcało posłów w przyszłości do podobnych czynów. A kogo powinna obciążyć policja za koszty związane z zabezpieczeniem Sejmu? M.in. 16 grudnia ubiegłego roku i później w późniejszych dniach, kiedy ta sytuacja była dość niestabilna w Sejmie wielu funkcjonariuszy zabezpieczało wtedy obiekty sejmowe. To jest bardzo dobry pomysł ministra Błaszczaka, żeby obciążyć to rzeczywiście, żeby obciążyć tymi kosztami. Sporymi, bo to chyba około 2 milionów złotych, klub platformy obywatelskiej. No proszę państwa, jeśli ktoś generuje straty, to dlaczego te straty mają być pokrywane z kieszeni wszystkich obywateli? Niech konsekwencje poniesie ten, kto doprowadził do tych strat finansowych. Mało tego, jeśli byśmy chcieli być konsekwentni, a byśmy traktowali posłów platformy obywatelskiej jak ludzi honoru, no to ja rozumiem, że po, ci parlamentarzyści nie będą od stycznia pobierać wynagrodzeń. Tak samo platforma obywatelska nie będzie subwencji pobierać. Dlaczego? Bo jeśli twierdzą, że budżet jest nielegalny, no to chyba nie chcą brać udziału w łamaniu prawa, a pieniądze z budżetu wypłacane na ich wynagrodzenia no, byłyby właśnie takim e, czynem e, związanym ze złamaniem prawa. Więc jeśli chcą być konsekwentni, niech nie pobierają wynagrodzeń. Boję się jednak, że jest inaczej, że posłowie Platformy Obywatelskiej w mediach, wśród swoich wyborców mhm. są gotowi powiedzieć wszystko. Natomiast jeśli chodzi o wynagrodzenie, z przyjemnością jednak. A nie opowiadać. lepiej byłoby, gdyby prezydent Andrzej Duda skierował projekt, znaczy ustawę budżetową do Trybunału, aby Trybunał zbadał, czy cała procedura uchwalenia była zgodna z prawem? Panie redaktorze, no, ale to jest naprawdę bardzo specyficzne podejście do stanowienia prawa i do tej jednej z najważniejszych ustaw, jaką jest ustawa budżetowa. Nie można z powodu kaprysu jakiejś grupy posłów, w tym wypadku grupy posłów z Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, e, oczekiwać, że prezydent skieruje ustawę do Trybunału. Gdyby prezydent dopatrzył się jakichś uchybień, no wtedy oczywiście to byłoby uzasadnione, ale tutaj naprawdę nie ma żadnych przesłanek. Na początku był kwestionowany, było kwestionowane kworum na sali, prawda? Po ujawnieniu nagrań. Po złożeniu oświadczeń... nie wynika tak naprawdę. No nie, ale przepraszam, panie redaktorze, ale nawet jeżeli... Po pierwsze, widać, rzeczywiście nie wszystkie są wyraźne, ale nawet jeżeli odrzucimy kwestię nagrań audiowizualnych, pozostaje rzecz zasadnicza. Oświadczenia posłów zostało złożonych, 236 oświadczeń posłów, że ci parlamentarzyści brali udział w głosowaniach, mm. co oznacza, że było kworum. W Polsce mamy Bogu dziękować, zasadę domniemania niewinności. Jeśli ktoś zarzuca komuś kłamstwo, to musi... To udowodnić, więc teraz, jeśli mają dowody działacze czy politycy Platformy Obywatelskiej, że nie było tego kworum, muszą to udowodnić. W przeciwnym razie powinni przestać Panie oszukiwać. Pośle, na tym posiedzeniu w sali kolumnowej był taki wniosek zgłaszany, część posłów mówiła mi to, aby odczytać imienną listę obecności. Wtedy każdy poseł by wstał, ale to zostało odrzucone. Czy gdyby wtedy była imienna lista obecności odczytana, to dzisiaj by nikt nie kwestionował tego kworum, prawda? Ale to nie ma chyba takiej możliwości. Jest możliwość złożenia wniosku o głosowanie imienne, i wtedy rzeczywiście taka procedura, gdzie posłowie są wyczytywani i podchodzą i głosują, wtedy ma miejsce. Natomiast ja przyznam się, nie słyszałem takiego wniosku formalnego. Panie pośle, ten budżet no, raczej będzie zaskarżony przez opozycję, bo zapowiada to jednowoczesna i zapowiada to platforma obywatelska. Platforma obywatelska ma taką możliwość, bo ma powyżej 50 posłów, a tu trzeba 50 posłów, aby mogli taki wniosek przygotować. Jakiego pan się orzeczenia spodziewa? Na przykład gdyby Trybunał uznał, że jest to budżet zgodnie, przyjęty zgodnie ze sztuką prawną, zgodnie z przepisami prawa. Jaka będzie wtedy reakcja? My szanujemy y, wszystkie wyroki i sądów, i oczywiście mm -hmm. Trybunału. I muszę powiedzieć, że to jest bardzo dobry pomysł, dlatego że opozycja, to jest jej prawo, żyjemy w kraju demokratycznym, ma instrumenty, dzięki którym może dochodzić do y, swoich y, praw, y, może też badać, właśnie wnioskować o badanie y, ustawy. I to jest ta droga, a nie łamanie prawa i blokowanie mównice albo fotelu, fotela marszałka. Y, Zostanie złożony taki wniosek, Trybunał rozpatrzy ten wniosek, my uszanujemy każdy wyrok, ale ja jestem spokojny, ponieważ ta ustawa jest przyjęta zgodnie z prawem, legalnie i mało tego to jest bardzo dobry budżet i też rozumiem dlaczego opozycja tak nerwowo reaguje bo jeżeli ten budżet zostanie zrealizowany a zostanie bo został uchwalony i zapewne pan prezydent i e, podpisany przez pana prezydenta więc jeżeli ten budżet zostanie zrealizowany to okaże się że Polacy odczują poprawę swojej sytuacji tam są zabezpieczone pieniądze na program 500 na obniżenie wieku emerytalnego na program mieszkanie plus w tym momencie Polacy będą musieli sobie zadać pytanie, to co robiła Platforma IPSL przez 8 lat? Dlaczego wcześniej nie były możliwe takie zabiegi i takie działania, żeby Polakom żyło się lepiej? I też, tego się obawia Platforma pamiętać, Panie Pośle, że w tym budżecie jest największy w historii zapisany deficyt budżetowy, prawie bardzo duży, prawie 60 miliardów. Jest to deficyt w liczbach bezwzględnych, panie redaktorze, ale to nie jest deficyt, który jeśli chodzi o Procent przekraczałby Na dozwoloną, dozwoloną granicę. Przypomnijmy, my w tym roku zrealizowaliśmy mniejszy deficyt, niż był zapowiadany. Był to w ogóle jeden z najmniejszych procent w ujęciu procentowym deficytów od chyba 10 lat. W związku z tym, naprawdę, budżet został przygotowany w sposób bardzo dobry, przemyślany pod kierownictwem wybitnego ekonomisty, wiceprepiera Mateusza Morawieckiego. Panie pośle, prokurator generalny. Zaskarżył, zaskarżył uchwałę o wyborze trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego z 2010 roku, wtedy został wybrany między innymi wtedy zostali wybrani posłowie Ryma Artuleja i profesor Zubik. Proszę pana, po co prokurator generalny po siedmiu latach składa taki wniosek? Panie redaktorze, prokurator generalny jest autonomicznym organem i jeżeli widzi albo ma wątpliwości co do tego, czy prawo nie zostało złamane, ma obowiązek reagować. Oczywiście o szczegóły należy pytać pana prokuratora, bo to jest, tak jak powiedziałem, organ niezależny. No. Ja nie jestem prawnikiem, muszę to podkreślić. Wydaje mi się, że od strony formalno-prawnej może być problem z rozpatrywaniem tej sprawy przez Trybunał Konstytucyjny, bo to jest uchwała, ale tak jak podkreślam, nie jestem prawnikiem. Prokurator Generalny jest organem niezależnym i tego rodzaju pytania szczegółowe, myślę, że najlepiej skierować to nie jest do niego. A jest i też wzniecanie fermentu kolejnego w naszej rzeczywistości politycznej. Tego typu wnioski? No, panie redaktorze, jeżeli widzimy, że państwo funkcjonuje nieprawidłowo, no to musimy reagować. I poszczególne organy państwa mają w zakresie swoich działań pewne obowiązki. Jeżeli policja dostaje zgłoszenie, że został ukradziony już tutaj przywoływany rower w naszym programie, no to musi podjąć działania. Jeżeli prokurator generalny widzi, że zostało złamane prawo w obszarze, które w szczególny sposób Kto, nadzoruje to, prokurator, prokurator generalny... Wiedzieć? Też mhm. musi reagować. Tak, ale prokurator generalny powinien wiedzieć, że Trybunał nie rozpatruje tego typu uchwał. Zresztą ten temat był przerabiany całkiem niedawno, kiedy z kolei były Trybunał pod kierownictwem jeszcze profesora Rzeplińskiego zajmował się uchwałami o wyborze sędziów. Panie redaktorze, ja jestem przekonany, że ten wniosek został przygotowany przez cały zespół prawników i na pewno nie jest to jakieś Pochopne i nieprzemyślane działanie. O szczegółowe pytania namawiam, żeby ze szczegółowymi pytaniami. Mam nadzieję, się że do uda nam się w naranego. końcu zaprosić pana ministra Ziobro do naszego programu. Bo dawno go nie było jest trudno go. Do nas zaprosić. Jest bardzo zajętą osobą, reformuje sądownictwo, ja reformuje nigdy prokuraturę. Ma wielkie wyrzuty, że, 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 że ministrowie dobrej zmiany nie są zajętymi osobami, tylko dużo pracują. Jestem przekonany, że na pewno odwiedzi tak program. Ale Panie pośle, ja chciałam zmienić zupełnie temat. Mianowicie kilka dni temu dostarły do nas informacje z Ukrainy: w Hucie Pieniackiej został zniszczony <laughs> pomnik upamiętniający ofiary Polak Pol Pol Polaków pomordowanych przez Upa. Ofiary pa nacjonalistów tak, ukraińskich, tak. E, którzy działali w UPA i w SS Galicien, tak. Tak, proszę pana, pana zdaniem kto stoi za tą dewastacją? Moim zdaniem, w tej chwili snucie takich dywagacji jest zupełnie niepotrzebne. Jedno jest pewne, i o to powinniśmy zabiegać, o to powinniśmy się domagać, że niezależnie kto jest sprawcą, powinien zostać ujęty i surowo ukarany. Oczywiście pojawiają się różne spekulacje, są przesłanki, które wskazują na to, że była to prowokacja, być może prowokacja ze strony Rosji, ale. Ale są również um, takie przesłanki, które um, mówią, że w, które sugerują, że, 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 że sprawca był e, kimś innym. W związku z tym w tej chwili takie dywagacje w moim przekonaniu nie mają pan sensu. W to, Powinniśmy że ukraińskie... skupić się mhm. na tym, aby odnaleźć, e, odnaleźć sprawców. No właśnie, czy, czy Pan wierzy w to, że władze ukraińskie odnajdą sprawców? E, ja jestem. E, Pełen dobrej nadziei, dlatego że wszystkie rzeczywiście siły polityczne na Ukrainie potępiły to wydarzenie, to barbarzyństwo i prokuratura podjęła bardzo aktywne działania na rzecz ukraińska, na rzecz odnalezienia sprawców, gdyby się okazało jednak tak że ci sprawcy nie zostają wykryci, to oczywiście uważam, że Polska powinna zaoferować pomoc w zbadaniu tej sprawy. Nie ma wątpliwości co do jednego: tego rodzaju wydarzenia działają na niekorzyść relacji polsko-ukraińskich. Miejmy nadzieję, że więcej takich wydarzeń barbarzyńskich nie będzie i na Ukrainie rzeczywiście będzie można upamiętniać i to upamiętnienie będzie nie, w żaden sposób niezakłócane ofiary e, um, nacjonalistów nie ukraińskich, jak pan to powiedział. Dziękuję panu bardzo za wizytę. Bardzo dziękuję. Naszym gościem w tym wydaniu Polskiego Punktu Widzenia był poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk. Dziękuję bardzo. Dziękuję z Bogiem. Dziękuję państwu za uwagę na Polski Punkt Widzenia. Zapraszamy już jutro 21.40. E, rozpoczynamy e, nasz program. No, a teraz życzę wszystkim dobrej, spokojnej nocy. Z Panem Bogiem. Dobranoc.